Dzień dobry Państwu. Otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Budzyniu w Izbie Historii Pamięci Ziemi Budzyńskiej w dniu 14 marca 2024 roku. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Budzyniu. Pana Marcina Sokolskiego, burmistrza miasta i gminy Budzyń. Pana Piotra Jankowskiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panią Ewę Kasperczę, sekretarza miasta i gminy Budzyń. Panią Honoratę Wisielską, skarbnika miasta i gminy Budzyń. Dzień dobry. Panią Magdalenę Gokert-Kabat, kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu. Dzień dobry. Panią Edytę Radwańską, kierownika gminnego Domu Pomocy Społecznej oraz pełnomocnika burmistrza do spraw alkoholowych i narkomanii. Pana inspektora Przemysława Kozła, komendanta Państwowej Policji, Powiatowej Policji w Chodzieży. Pana Michała Gapińskiego, komendanta miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Budzyniu. Pana mecenasa nie ma. Panią Hanię Danelewicz i pana Jana Danelewicz, kustoszów naszej Izby Historii Ziemi Budzyńskiej. I witam również publiczność. Panią Damianę Jezierską, pana Rafała Jończy, pracowników tutejszego urzędu, obsługujących dzisiejszą sesję Rady Gminy. Na wstępie prosiłbym panią Danielewicz o dwa słowa wprowadzenia, a potem będziemy prowadzić dalej sesję. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa gościć w progach Izby Historii Ziemi Budzyńskiej. Dlatego też życzę Państwu wszystkiego dobrego, owocnych obrad, dobrych nastrojów i dobrego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach bierze, i przepraszam bardzo, publiczność, zapomniałem. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum, a więc Rada może obradować i podejmować odpowiednie uchwały. Czy Państwo radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję i zapoznali się z nimi? Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, które nastąpiło. Punkt drugi, sprawy regulaminowe. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, deklaracje zapytania rady. Punkt piąty, informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji. Punkt dziewiąty, przedstawienie sprawozdania komendanta Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży za działalność za 2023 rok. Punkt dziesiąty, przedstawienie sprawozdania komendanta gminnego, miejsko-gminnego OSP w Budzyniu za okresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Budzyń za 2023 rok. 11 punkt, złożenie sprawozdań za 2023 rok przez Komisję Rozwoju Rewizyjną Rady Miejskiej w Budzyniu, Komisję Skarg Wniosków Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu, Komisję Rozwoju Gospodarczego Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu, Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Budzyniu i Komisję Statutowo-Samorządową Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu. 12 punkt, złożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu za 2023 rok oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2021-2023. 13 punkt, złożenie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwoju Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Budzyniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok.
14 punkt, informacja burmistrza miasta gminy Budzyn do 2008 oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za 2023 rok. 15 punkt, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzących przez gminę Budzyn za 2023 rok. 16 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2024 rok. 17 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2024 rok. 18 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu miejscowości Dziwoków. 19 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu miejscowości Ostrówki. 20 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Podstolicach. 21 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Wyszyna. 22 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości miejscowości Budzyn, działka nr 1294/1 i 1295/1. 23 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości miejscowości Budzyn, numer działki 1297/1. 24 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości miejscowości Budzyń, działka nr 1287/3, 1290/1 i 1310/3. 25 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Sokołowie Budzyńskim. 26 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Budzyń. 27 punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 28 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prosta 77. 29 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. 30 punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzyń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 31 punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia wysokości opłaty targowej zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkasą. 32 punkt, przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie szczególnych zasad za sposobu odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekroczy 100 zł przypadających gminie Budzyń lub jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładom budżetowym, samorządom, instytucjom kultury oraz wykazanie organu do tego uprawnionego. 33 punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok. 34 punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2024-2027. 35 punkt, wolne wnioski interpelacji i 36 punkt, zakończenie obrad.
Przystępujemy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania Rady. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podczas ostatniej sesji Rady w Budzyniu, która Rady Miejskiej, która się odbyła w dniu 30 stycznia bieżącego roku, radni nie zgłosili na piśmie zapytań interpelacji na piśmie, które wymagają przekazania do biuletynu informacji publicznej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są może pytania? Nie widzę. Informuję, że od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Budzyniu nie zgłoszono na piśmie i nie przekazano na moje ręce wniosku lub interpelacji, które wymagały przekazania na stronę internetową gminy Budzyń. Czy ktoś z radnych chciałby teraz zgłosić na piśmie wnioski lub interpelacje? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji podjęte zostały 24 uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tych uchwał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt szósty. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Budzyniu odbyła się 30 stycznia 2024 roku. Oprócz prac administracyjnych Biura Rady uczestniczyłem w uroczystym otwarciu ronda przy ulicy Dworcowej w Budzyniu, w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyszynach w Budzyniu, w uroczystym poświęceniu i przekazaniu wozu strażackiego w OSP Budzyń, w Naradzie Sołtysów, w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu, w sprawozdawczych zebraniach miejskich we wsi Konkolewica, w Wyszynach, Ostrówkach, w Sokowie Budzyńskim i wczoraj w uroczystym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu. Czy są może pytania jakieś do mnie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak, wspomniał, ostatnia sesja się odbyła w dniu 30 stycznia bieżącego roku. Oprócz normalnych bieżących spraw dotyczących funkcjonowania gminy i jednostek podległych, przyjmowałem interesantów, czy też osobiście, czy też telefonicznie, natomiast też były takie najważniejsze kwestie, które w tym czasie się działy, to odbyło się uroczyste otwarcie ronda, niedaleko przy ulicy Dworcowej wraz z powiatem, to rondo było wspólnie w tym roku kończone i to udało się szczęśliwie tą inwestycję zakończyć. Odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Zarządu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, oddział w Budzyniu. Brałem udział na zaproszenie komendanta powiatowego w podsumowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Chodzielu za rok 23. Brałem udział w zebraniu OSP Sokołowo-Budzyńskie i także braliśmy udział w uroczystym poświęceniu przekazaniu nowego samochodu strażackiego dla OSP Budzyń. Odbyła się Narada Sołtysu w sprawie terminów zebrań sprawozdawczych i te zebrania w tej chwili się odbywają, są już w tej chwili praktycznie na półmetku. I także uczestniczyłem w uroczystościach niestety pogrzebowych świętej pamięci Romana Szuberskiego, burmistrza miasta i gminy Krodoźno oraz zmarłego byłego wójta gminy Chodzie świętej pamięci Zbigniewa Salwy. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu spółek wodnych w Wyszynach i Budzyniu i także brałem udział w zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów województwa wielkopolskiego, gdzie mieliśmy okazję poznać nową panią wojewodę, panią Agatę Sobczyk oraz było spotkanie z marszałkiem województwa wielkopolskiego, panem Markiem Woźniakiem. To spotkanie dotyczyło aktualnych problemów naszego województwa. Na bieżąco też wizytowałem nasze gminne inwestycje, które się na dzisiaj odbywają i także podpisałem akt notarialny na sprawie nabycia nieruchomości na gminie komunalnej gminy Budzyń i tak powiedziałem, odbywają się aktualne zebrania miejskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Punkt ósmy. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji.
Protokół jest na stronie internetowej. Myślę, że Państwo radni się zapoznali z protokołem z otwartej sesji. Czy są może uwagi? Do tego to nie widzę. To proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 15. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Przedstawienie sprawozdania komendanta Komendy Powiatowej Policji Kołobrzeży za działalność za 2023 rok. Bardzo proszę, panie komendancie. Naprawdę zostałem już przedstawiony, ale jeszcze raz powiem. Inspektor Przemysław Kozioł. Od roku minionego jestem komendantem powiatowym Policji Kołobrzeży. Z Państwem wcześniej miałem okazję pewnie współpracować jako zastępca komendanta, wcześniej jako komendant komisariatu Policji w Margolinie. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Budzyń w strukturze organizacyjnej Policji miasto i gmina Budzyń podlega pod komisariat Policji w Margolinie. Ten komisariat bezpośrednio nadzoruje trzy gminy. Miasto i gminy Kamoczyn, miasto i gminy Margolin, miasto i gminę Budzyń. Do roku minionego na terenie miasta i gminy Budzyń funkcjonował zespół dzielnicowy. Było to dwóch policjantów. Od roku minionego, a tak naprawdę od dnia 2 października na terenie miasta i gminy Budzyń został oddany nowy obiekt, posterunek policji w strukturze 8 policjantów. Na dzień dzisiejszy w tej strukturze udało nam się zapewnić 7 etatów, więc mamy 7 policjantów pełniących służbę na terenie miasta i gminy Budzyń, 1 wakat. Biorąc pod uwagę, iż komendant, że tak powiem, boryka się naprawdę z dużym problemem wakatowym, bo cały komendant jest około 18 wakatów na dzień dzisiejszy, to jeżeli chodzi o miasto i gminę Budzyń, to można powiedzieć, że sytuacja jest komfortowa. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Budzyń za zeszły rok, to pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka takich liczb. W 2023 roku na terenie Komisariatu Policji w Margolinie wszczęto 314 postępowań. To jest o 90 mniej jak w roku poprzednim, 2022. Wśród tych wszystkich postępowań 126 to sprawy dotyczyły przestępstw popełnionych na terenie miasta i gminy Budyń. Po jedno przestępstwo więcej jak w roku 2022. Liczba przestępstw wykrytych wyniosła 108, wypracowana wykrywalność ogólna wyniosła 85%, rok wcześniej była 84%. Liczba osób podejrzanych to 69. Nie odnotowano osób nieletnich popełniających czyny karalne. 3 cudzoziemców popełniło przestępstwa. W roku 2022 osób podejrzanych było 89, jedna osoba nieletnia i 3 cudzoziemców popełniło przestępstwa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w 2023 roku na terenie miasta i gminy Budzyń odnotowano 5 wypadków drogowych, w 2022 3. Zginęła jedna osoba, w 2022 0. 6 osób odniosło obrażeń, odnotowano 50 kolizji drogowych. Mieszkańcy z terenu miasta i gminy Budzyń dopuszczali się również naruszeń przepisów prawa, które kwalifikowano jako wykroczenia. Mają one również wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tych sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające albo wykroczenie, które kończyły się albo ukaraniem mandatem, albo skierowaniem wniosku do sądu. W 2023 roku policjanci zespołów dzielnicowych w Budzyniu ujawnili takich wykroczeń 79, na które nałożyli 38 mandatów karnych. Na terenie miasta i gminy Budzyń funkcjonariusze zespołów dzielnicowych łącznie zatrzymali na tak zwanym gorącym uczynku 31 osób. Rok wcześniej było 29. Zatrzymano 11. Zatrzymano 15 osób nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 3 obcokrajowców. Rok wcześniej było tylko 22 i był obcokrajowcy. Ogólna liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych na terenie miasta i gminy Budzyń wynosiła 550, o 115 mniej jak w roku 2022. Wśród tych wszystkich interwencji zespół dzielnicowy w Budzyniu
interwencji domowych, jak i w miejscach publicznych przeprowadził 195. Natomiast pozostałe interwencje przeprowadzali policjanci Komendy Powiatowej Policji Powiatowej. Bo chciałbym wspomnieć, że poza policjantami Komisariatu Policji w Marlominie, jak i policjantami posterunku Policji w Budzyniu, służbę na terenie miasta i gminy Budzyniu pełnią również policjanci z Komendy Powiatowej Policji Powiatowej. Policjanci Wydziału Kryminalno-Operacyjnego i Ruchu Drogowego, bo to są komórki, które są umiejscowione tylko i wyłącznie w komendzie, a nie ma ich w komisariacie czy posterunku. Tak jest po prostu zbudowana struktura. Pośród wszystkich interwencji domowych i publicznych 10 osób zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. W tej chwili po likwidowaniu 4 czy 5 lat do wytrzeźwień takie osoby do wytrzeźwienia przewozimy do naszej komendy, ale z uwagi właśnie na problemy kadrowe w tej chwili pomieszczenie dla osób zatrzymanych jest nieczynne i takie osoby wywozimy do Komendy Powiatowej Policji Świla, gdzie jest nowo wybudowany obiekt, który dysponuje wieloma miejscami dla osób zatrzymanych. Jeżeli chodzi o osoby zatrzymane i doprowadzone do wytrzeźwienia, to one właśnie jadą do Komendy Powiatowej Policji Świla. W roku 2023 założono 23 niebieskie karty, z czego 21 to były zainicjowane przez policjantów, 2 przez przedstawicieli innych uprawnionych instytucji. Rok wcześniej tych kart było 18. Policjanci z Policji sporządzili 6 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 14 wystąpień do innych podmiotów. Odbyli 191 spotkań ze społecznością lokalną. Przeprowadzili 1013 wywiadów i ustaleń m.in. dla sądów, prokuratur, dla innych jednostek. Dostarczyli 344 inne czynności procesowe. Podsumowując, można powiedzieć, że w roku 2023 nastąpił wzrost postępowań przygotowawczych o jedną sztukę, więc można powiedzieć, że zagrożenie przestępczością utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Spośród 126 przestępstw 108 jest wykrytych. 18% tych przestępstw popełnionych na terenie Budzynia to jest procent w skali całego powiatu chodzieckiego. Wykrywalność ogólna na poziomie 85% wzrost poprzedniego o 0,9%, czyli można powiedzieć, że porównywalna do poziomu roku poprzedniego. Wzrost o 6%, jeżeli chodzi o zatrzymania sprawców na gorącym uczynku. W 15 przypadkach są to mniejszości kierujący pojazdami mechanicznymi. Przeprowadzono 1013 interwencji, jak wcześniej powiedziałem, co stanowi 38% ogólnych czynności wykonywanych przez policjantów w Marmolinie. Podsumowując, można powiedzieć, że zarówno stan przestępczości, jak i stan wykrywalności na terenie miasta i gminy Budzyń jest porównywalny do roku poprzedniego. Cieszyć się można i to jeżeli chodzi o cały powiat, ale dotyczy to też miasta i gminy Budzyń, że odnotowujemy coraz mniej przestępstw o charakterze takim brutalnym. U nas te przestępstwa są skatalogowane w takim zagadnieniu 7 najbardziej dopuszczliwych społecznie przestępstw. To są przestępstwa związane z napadami, rozbojami, bójkami, pobiciami, kradzieżami, włamaniami. I generalnie można powiedzieć, że w całym powiecie, tutaj na terenie miasta i gminy Budzyniu, liczba tych przestępstw delikatnie spada. Co jest natomiast niepokojące, coraz więcej, Szanowni Państwo, odnotowujemy zgłoszeń przestępstw związanych z oszustwami. I to różnymi oszustwami na różną skalę, dotyczące różnych osób, począwszy od osób nieletnich, osób młodocianych, młodych, po seniorów. Niestety coraz częściej nasza łatwowierność powoduje to, że poprzez różnego rodzaju środki, komunikatory, środki dostępne przede wszystkim przez internet, w sposób nieświadomy oddajemy swoje ciężko zarobione pieniądze oszustwom. I tutaj trzeba powiedzieć, że mimo tego, że Komenda Główna tworzy, czyli stworzyła, można powiedzieć,
specjalne grupy do walki z cyberprzestępczością, to trzeba przyznać, że procent odzyskania utraconych środków albo procent wykrycia sprawców na tą chwilę na pewno nie jest zadowolony. Tak? Stąd też prowadzimy szereg różnych działań profilaktycznych. Na różnych spotkaniach mówimy o tym. Staramy się naprawdę tutaj dotrzeć do wszystkich. I dzisiaj, jak mogę, to też mówię, rzucę takie zdanie, że tu przestrzegam Państwa, że tak powiem, o nadpochodnym podejmowaniu decyzji, nad wchodzeniem różnego rodzaju linki i przelewaniem własnych pieniędzy, podawaniem kodów, pinów, przekazywaniem pieniędzy, bo obywatele przekazują w torebkach przez okno, metody oszustwa na hydraulika, policjanta. De facto mówi się o tym w różnych środkach masowego przekazu. Można powiedzieć, że każdy pewnie z nas słyszał, temat jest znany, a jednak trafiają się osoby, bo chodzi, że pani wydała w reklamówce w życiu, to jest 30 tysięcy. Takie zdarzenia się. Jeszcze większe sumy, powiem, są wyciągane od ludzi. W większości przypadków to się wiąże z tym, że w pośpiechu życia codziennego, zamiast się zastanowić, zamiast zadzwonić w komputerze, wejść przez swoją stronę zaufaną do banku, robimy to szybko przez jakiś link. Logujemy się niby na stronę swojego banku, a tak naprawdę wszystkie dane do swojego konta przekazujemy oszustom i w ten sposób tracimy ciężko zarobione pieniądze. I to bym widział jako zagrożenie. Drugie zagrożenie to są narkotyki, choć przestępstw narkotykowych ujawnionych na terenie Budynia było chyba 3 w zeszłym roku, ale skala tych narkotyków w naszej ocenie jest coraz większa, są coraz tańsze. Nie ukrywam, że dostęp do internetu, dostęp do szybkiej wymiany towarów, a więc różnego rodzaju paczkomaty, coraz częściej anonimowo na słupy, że tak powiem, przesyłane paczki powodują, że narkotyki trafiają do wielu osób, ale jak tylko możemy, to staramy się z tym procederem walczyć. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym podziękować szczególnie wszystkim Państwu. Państwu radnym, panu burmistrzowi już tyle razy dziękowałem, ale dzisiejszy powiem jeszcze raz, bo pan burmistrz chyba najlepiej wie, ile lat staraliśmy się, ile kadencji minęło, ile lat, żeby powstał posterunek policji w Budyniu. Dzięki Państwu, wszystkim, jak Państwo tutaj siedzicie, dzięki panu burmistrzowi. Myślę, że jeszcze wielu osobom, bo finansowany był, jeżeli chodzi o budowę w naszej części Skarbu Państwa, udało się ten obiekt postawić nowy. W tej chwili i lokalizacja jest dobra, powiem szczerze, i warunki są godne. Myślę, że zarówno policja, ale też i miasto nie może się wstydzić tego obiektu. Kultura przyjęć, że tak powiem, warunki, jak i policjantów, ale jak tych naszych petentów. I tych dobrych, i tych złych, że tak powiem, na pewno są lepsze, jak były, bo sami Państwo wiedzą, jak obiekt wyglądał w przeszłości, ten stary. Pomogli nam Państwo również przy zakupie nowego pojazdu, co nie ukrywam, jest to też bardzo istotne dla nas, że jesteśmy wyposażeni w dobry sprzęt, także w imieniu swoim, policjantów, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za obszerne sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do pana komendanta? Tak, ja mam pytanie. Tak, bardzo proszę. Odnośnie cyberprzestępczości. Powiem tak, kiedyś próbowano ode mnie wyłudzić pieniążki. Dzwoniono z różnych numerów telefonu. Chciałem to zgłosić i zgłoszenie przez osobę dyżurującą w Margolinie nie zostało przyjęte, bo nie było przestępstwa. Następnie wykonałem telefon do powiatowego komisariatu i tam też nie zostało to zgłoszenie przyjęte. No, to jest moja taka tylko uwaga, że a była szansa duża, bo tych numerów, z których tam wydzwaniali, było kilka. Chciałem to zgłosić, nie miałem do kogo. Tak się zastanawiałem, czy trzeba jechać do Urzędu Wojewódzkiego zgłosić, ale nie zrobiłem tego. No, tak. Później jeszcze miałem telefon, gdzie tam odważano mi się, nie? Ale gdzie to zgłosić, nie miałem gdzie. W tym momencie byłem bardzo rozżalony. Jeżeli taka sytuacja się powtórzy, proszę przyjść do mnie, ja podejmę do tej strony, żeby
nigdy więcej, że tak powiem, tego typu sytuacji nie miały miejsca. Bez względu na to, jaki byłby finał tych spraw, bo nie ukrywam, że szanowni państwo, to są telefony Ukraina, gdzieś tam powiedzmy serwery, Kajmany i gdzieś indziej, że ciężko jest ustalić, ale to nie usprawiedliwia tego, że zgłoszenie jest przyjęte. Zgłoszenie powinno być przyjęte. I podejmę szersze starania, aby takie sytuacje więcej nie miały miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze może pytania do pana prezesa? Nie widzę. Dziękuję panie komendancie. Przystępujemy do punktu 10. Przedstawienie sprawozdania komendanta miejsko-gminnego OSP Budzyń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Budzyń za 2023 rok. Bardzo proszę panie komendancie. Na terenie miasta i gminy Budzyń znajduje się 8 jednostek straży pożarnych i 2 jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, to jest OSP Budzyń i OSP Wyszyn. Wiadomo, że celem powołania i utrzymania jednostek jest zabezpieczenie terenu miasta i gminy oraz powiatu na wypadek powstania jakiegoś zagrożenia dla ludności, gminy, czy też żywiołowych lub innych zagrożeń. W roku 2023 jednostki OSP z terenu gminy Budzyń wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 144 razy i jest to o 24 wyjazdy mniej niż w roku poprzednim. Może teraz przedstawię ilość wyjazdów poszczególnych jednostek w ubiegłym roku. OSP zacznę od tych, że tak powiem, najważniejszych. OSP Budzyń do pożarów wyjeżdżało 10 razy, miejscowe zagrożenia 79 razy i alarmy fałszywe 6 razy. Oczywiście to były alarmy fałszywe w dobrej wierze, także nie było żadnych zgłosili. OSP Wyszyny pożar 1, miejscowych zagrożeń 16, alarmy fałszywe 2. Pod stolicę pożar 1 pożar, miejscowe zagrożenie 3, 0 alarmów fałszywych. OSP Dziewoklucz pożar 1, miejscowe zagrożenia 2, fałszywych 0. OSP Krosna, miejscowe zagrożenia 3, 1 fałszywy. Sokołowo Budzyńskie 11 miejscowych zagrożeń bez fałszywych. OSP Brzechiniec 4 miejscowe zagrożenia bez fałszywych. Brzeznie Nowe 1 pożar, 3 miejscowe zagrożenie i bez alarmów fałszywych. Jednostki nasze wyjeżdżały do pożarów, jak i innych miejscowych zagrożeń, zalania, wiatrołomy, wypadki komunikacyjne, otwarcia drzwi do mieszkań, udzielania pomocy medycznej i zaczadzeń. Większość z większych zdarzeń, w których brały udział nasze jednostki, to pożar biomasy w Pietronkach. No i oczywiście wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym, to jest też takie trochę uciążliwe dla cywili naszych grup. W miesiącu marcu odbył się ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminy, w którym udział brało 25 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki temu konkursowi młodzi adepci sztuki pożarniczej pogłębiają swoją wiedzę na temat szeroko pojętego pożarnictwa. Oczywiście uczestniczyć, którzy zajęli pierwsze, drugie miejsca w każdej kategorii wiekowej, zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, w których to dwóch członków z naszej gminy zajęło czołowe etapy. W miesiącu lipcu odbył się 10-dniowy obóz sportowo-pożarniczy dla dzieci z terenu miasta i gminy Budzyń. Około 60 uczestników poznawało wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu gaszenia pożarów, wypadków drogowych, ratownictwa medycznego, ale również spędzało miło czas na grach i zabawach. W dniu 16 września 2023 roku zorganizowane były zawody sportowo-pożarnicze na stadionie Wrzeźbinowym. W zawodach brały udział zarówno drużyny seniorów, jak i młodzieżówki. I pierwsze miejsce wśród dużych seniorów zajęła jednostka OSP Wyszyny, drugie miejsce OSP Podstolice, trzecie miejsce OSP Prosty. W październiku odbyły się jesienne przeglądy remont wozów bojowych i sprzętu pożarniczego. Członkowie poszczególnych jednostek wykazali się dużym zaangażowaniem podczas przygotowania sprzętu oraz remis. I przedstawiciele Komisji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Skodzieży sprawdzali porządki, mocowanie sprzętu na wozach bojowych, gotowość bojową i stopień wyszkolenia ratowników. Wszystkie jednostki wykazały się dużym zaangażowaniem w przygotowaniu do tychże przyglądów. Za tak dobrze wykonaną pracę wszystkim grupom składam serdeczne podziękowania. Ruchowie z jednostek miasta i gminy Budyń uczestniczyli łącznie 17 razy w ćwiczeniach i szkoleniach. Z poszczególnych jednostek ruchowych uczestniczą czynnie w świętach kościelnych, państwowych i innych ceremoniach,
których zachodzi potrzeba ich udziału poprzez zabezpieczenia medyczne, kierowanie ruchem czy pomocy policji. W ubiegłym roku strażacy brali udział w różnych uroczystościach. OSP Budyń pozyskało nowy samochód pożarniczy, a także obchodziło uroczystość stulecia powstania jednostki. OSP Krosna może pochwalić się nową wyremontowaną remizą. OSP pod stolicą brało czynny udział w 50-leciu parafii, a Wrześno Nowe bardzo dobrze zorganizowało zawody strażackie. Ochotnicze straże pożarne wyposażone są w nowoczesne samochody i sprzęt, a także dobrze wyszkolonych strażaków, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie. I możemy powiedzieć, że zawsze przyjdą z pomocą. No i tak na zakończenie chciałbym podziękować panu burmistrzowi oraz całej Radzie Miasta i Gminy za dobrą, bardzo dobrą współpracę, bo dzięki właśnie niej w naszym mieście, jak i gminie straże pożarne plasują się na bardzo wysokiej pozycji wśród społeczeństwa, a także w rankingu straży pożarnych naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana komendanta? Tak dobrze? Dziękuję bardzo. Jest dobrze. To ja mam jedno. Bardzo proszę. Szanowny radny, czy mogę opuścić przybędnie już? Cofali się? Trzeba, trzeba, to bardzo proszę. W każdym czasie może. Bardzo dziękuję i przepraszam. Dziękuję bardzo. To ja tam się będę. To mi się nie podobało. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Punkt 11. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy za 2023 rok przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Budzeniu. Bardzo proszę pani przewodnicząca o złożenie sprawozdania. Sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu za 2023 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Budzeniu 8 kadencji została wybrana na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 roku w następującym składzie. Izabela Jęczyk, przewodniczący, Wacław Pasz, zastępca przewodniczącego i członkowie Sławomir Binert, Andrzej Czerwoniec i Krzysztof Kaczmarek. Od chwili wyboru komisja działa w niezmienionym składzie. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Budzeniu 8 kadencji odbyła 6 protokołowanych posiedzeń, na których łączna frekwencja wynosiła 90% składu komisji. Na poszczególnych posiedzeniach komisja zajmowała się następującymi tematami. W dniu 24 lutego 2023 roku pod przewodnictwem przewodniczącej omówiono, a następnie pozytywnie zaopiniowano propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu na 2023 rok, który został przedstawiony do uchwalenia na najbliższej sesji. W dniu 13 kwietnia 2023 komisja pod przewodnictwem przewodniczącej przeprowadziła analizę dokumentów zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2022. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Budzeń za 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków zrealizowanych zadań w ramach Funduszu Seleckiego, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, z zadłużeniami gminy, z otrzymanymi dotacjami oraz zaciąganymi pożyczkami i ich spłatami w 2022 roku oraz informacją o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nie wnosząc uwag do całości przedstawionych w tym dniu dokumentów. W dniu 18 kwietnia 2023 roku komisja pod przewodnictwem przewodniczącej przeprowadziła dalszą analizę dokumentacji związanej z wydaniem opinii w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzeniu, ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Budzeń za 2022 rok, ze stanem mienia komunalnego na koniec 2022 roku, z informacją o kontrolach zewnętrznych w Gminie Budzeń oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, wydając pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzeń za 2022 rok, opartą na analizie dokumentów dwóch posiedzeń komisji. W wyniku wydanej pozytywnej opinii komisja podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Budzeń za rok 2022. W dniu 5 października 2023
komisja pod przewodnictwem przewodniczącej przeprowadziła zgodnie z planem pracy komisji kontrolę wydatków na inwestycje pod nazwą budowa oświetlenia we wsi Wyszyny, budowa drogi gminnej na osiedlu wierzbowym w Budzyniu. Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień kierownika referatu Urzędu Miasta i Gminy pana Macieja Grabarskiego nie wniosła uwag do przedstawionych dokumentów i zrealizowanych zadań. W dniach 24 i 29 listopada 2023 odbyły się posiedzenia łączone wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów radnego pana Józefa Kasperczaka. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji omówiono projekt budżetu gminy Budzyń na rok 2024 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie kultury i sztuki, biblioteki i sportu, w zakresie utrzymania szkół i przedszkoli oraz Centrum Usług Wspólnych. Omówiono wieloletnią prognozę finansową gminy Budzyń na lata 2024-2027 i kwotę budżetu publicznego. Omówiono projekt planu finansowego gminnego zakładu wodociągów i kanalizacji w Budzyniu. Na drugim wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji kontynuowano omawianie projektu budżetu gminy Budzyń na rok 2024 w zakresie opieki społecznej, pozostałych wydatków, a w tym z zakresu administracji rządowej i samorządowej, ochotniczych straży pożarnych, z zakresu Funduszu Sołeckiego oraz wydatków inwestycyjnych. Wydano pozytywne opinie przez poszczególne komisje Rady Miejskiej oraz wydano ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy Budzyń na rok 2024 przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu. Powyższe opinie zostały przedstawione na sesji uchwalającej budżet gminy Budzyń na rok 2024. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego komisji skarg, wniosków, petycji do Rady Miejskiej w Budzyniu o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu za 2023 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu powstała w 8 kadencji, a jej skład został wybrany na pierwszej sesji Rady Gminy Budzyń w dniu 19 listopada 2018 roku i jest następujący. Przewodniczący gminy, przewodniczący Robert Cycki, zastępca przewodniczącego, Mariusz Ajsztyn, członek, Halina Maćko, członek, Wacław Pasz, członek. W okresie sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu odbyła dwa protokolowane posiedzenia, na których łączna frekwencja wynosiła 100% składu komisji. Na poszczególnych posiedzeniach komisja zajmowała się następującymi sprawami. W dniach 24 i 29 listopada 2023 odbyły się posiedzenia łączone wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów radnego pana Józefa Kasperczaka. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji omówiono projekt budżetu gminy Budzyń na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie kultury i sztuki, bibliotek i sportu, w zakresie utrzymania szkół i przedszkoli oraz Centrum Usług Wspólnych. Omówiono wieloletnią prognozę finansową gminy Budzyń na lata 2024-2027 i kwotę długu publicznego. Omówiono projekt planu finansowego gminnego zakładu wodociągów i kanalizacji. Na drugim wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji kontynuowano omówienie projektu budżetu gminy Budzyń na 2024 rok w zakresie opieki społecznej, pozostałych wydatków, w tym zakresie administracji rządowej, samorządowej, ochotniczych straży pożarnych, zakresu Funduszu Sołeckiego oraz wydatków inwestycyjnych. Wydano pozytywne opinie przez poszczególne komisje Rady Miejskiej oraz wydano ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy Budzyń na 2024 rok przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu. Powyższe opinie zostały przedstawione na sesji uchwalającej budżet gminy Budzyń na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu. Bardzo proszę panie przewodniczący. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu za 2023 rok. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu 8 kadencji została wybrana na pierwszej sesji Rady Gminy Budzyń w dniu 19 listopada 2018 roku w następującym składzie. Józef Kasperczak, przewodniczący, Wacław Pacz, zastępca przewodniczącego i członkowie. Sławomir Gminer, Andrzej Czerwaniec, Jarosław Dajczak, Józef Detta, Izabela Jeńczyk, Krzysztof Kaczmarek, Krzysztof Kim, Bogdan Cycki, Robert Cycki, Marzena Walczak. Od chwili wyboru komisja działała w niezmienionym składzie. W okresie sprawozdawczym Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, na których łączna frekwencja wynosiła 93% składu komisji. W ciągu okresu sprawozdawczego komisja zajmowała się
poniższymi zagadnieniami. W dniu 22 lutego 2023 roku radni omawiali, opiniowali następujące tematy. Sprawy majątkowe gminy, a w tym zamianę gruntów popielnie pod drogę gminną, nabycie nieruchomości w Wyszynach oraz w Burzyniu z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne, sprzedaż nieruchomości popielnie oraz w Burzyniu w rejonie osiedla Kratowego. Projekty uchwał w sprawach przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Burzyń w 2023 roku, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Burzyń, określenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odkurzania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego gminnego zakładu wodociągu i kanalizacji w Budzyniu obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Budzyń. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. Sprawy inwestycyjne dotyczące złożenia wniosku na dofinansowanie do budowy żłobka przy osiedlu wierzbowym w Budzyniu, wstępnej propozycji złożenia wniosku w ramach programu ochrony zabytków na dofinansowanie obiektów sakralnych kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boru w Budzyniu, propozycji dofinansowania budowy ronda przy ulicy Dworcowej w Budzyniu. Powyższe tematy zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. W dniu 20 czerwca 2023 roku radni omawiali i opiniowali następujące tematy. Sprawy majątkowe gminy, a w tym wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierża, który przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości w Nowym Brzeźnie. Nabycie nieruchomości w Budzyniu przy ulicy Margolińskiej pod kort tenisowy. Sprawy planistyczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Przemysłowej i Fabrycznej w Budzyniu, wybranych terenów w miejscowości Dziewoklucz, wybranych terenów w rejonie ulic Leśnej i Paczaka w Budzyniu. Zwiększenie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany w budżecie w zakresie planowanych wydatków budżetowych. Propozycję rozbiórki budowy nowej hali sportowej w Wyszynach. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Powyższe tematy zostały zaopiniowane jednogłośnie i pozytywnie. W dniu 20 września 2023 roku radni omawiali opiniowani następujące tematy. Sprawy majątkowe gminy, a w tym wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu w obrębie miejscowości Dziewokłucz i Proszna, wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Górki w Budzyniu, wyrażenie zgody na przesyłu nieruchomości w rejonie osiedla Kratowego w Budzyniu, projekt uchwały w sprawie określenia treści tabliczek z numerami porządkowymi budynku. Projekty zmian uchwał wyznaczających inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Dotacja dla kościoła z rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład i związane z tym, w tym zmiany w budżecie. Pozostałe zmiany w budżecie gminy, w tym otrzymane dofinansowanie do budowy hali sportowej w Wyszynach. Temat wstępnych propozycji nazewnictwa ulic, wstępne propozycje stawek podatku od nieruchomości. Powyższe tematy zostały pozytywnie zaopiniowane przez większość biorących udział w spotkaniu komisji. W dniu 19 września 2023 roku radni omawiali i opiniowali następujące tematy. Propozycje stawek podatków lokalnych na 2024 rok, w tym od nieruchomości, ośrodków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, wstępną propozycję podwyższenia cen za odpady komunalne, planowane i realizowane inwestycje i zakupy w ramach wieloletniego programu finansowego. Powyższe tematy zostały zaopiniowane w większości jednogłośnie pozytywnie.
dniach 24-29 listopada 2023 roku odbyły się posiedzenia łączone wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Radnego pana Józefa Kasperczaka. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji omawiano projekt, co prawda tu były to czytane może. Najważniejszym na tym drugim posiedzeniu było to, że wydana została pozytywna opinia przez poszczególne komisje Rady Miejskiej oraz wydano ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy Budzyń na 2024 rok przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu. Powyższe opinie zostały przedstawione na sesji uchwalającej budżet gminy Budzyń na 2024 rok. W dniu 18 grudnia 2023 roku radni pod przewodnictwem moim omawiali i opiniowali przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz zostały wprowadzone zmianą do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Radni jednogłośnie wypowiedzieli się za brakiem konieczności podejmowania uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, a także nie zobowiązali burmistrza miasta i gminy Budzyń do określenia tych warunków w drodze zarządzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki. Bardzo proszę, panie radny. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Budzyniu za 2023 rok. Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń w 8 kadencji została wybrana na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 roku w następującym składzie. Mariusz Ajszer przewodniczący, Jarosław Kajczak zastępca przewodniczącego, Józef Lepta członek, Krzysztof Kaczmarek członek, Józef Kasperczak, Krzysztof Kim, Bogdan Sycki, Robert Sycki, Alina Moćko, Wacław Pasz, Marzena Barczak, wszyscy członkowie. Od chwili wyboru komisja działa w niezmienionym składzie. W okresie sprawozdawczym Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Turystyki Rady Miejskiej w Budzyniu 8 kadencji odbyła 6 protokołowanych posiedzeń, na których łączna frekwencja wynosiła 97% składu komisji. Na poszczególnych posiedzeniach komisja zajmowała się następującymi tematami. W dniu 28 lutego 2023 rok radni pod przewodnictwem przewodniczącego komisji omawiali i opiniowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków zasad trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia działalności sportowej. Przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Budzyń za 2022 rok. Omawiali i opiniowali projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych. Omawiali i opiniowali projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek czy zadania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w artykule 42 ustawy 3 Karty Nauczyciela przy szkołach i szkołach prowadzonych przez gminę Budzyń. Przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Rozpatrywali pismo rodziców dzieci w wieku przedszkolnym odnośnie funkcjonowania przedszkola samorządowego w Budzyniu w miesiącu sierpniu. Omawiane na posiedzeniu projektu uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. W dniu 14 kwietnia 2023 roku radni pod przewodnictwem przewodniczącego komisji przyjęli sprawozdanie z działalności oraz analizy planu finansowego za 2022 oraz działalności bieżącej następujących placówek. Szkół podstawowych w Budzyniu i Wyszynach, przedszkoli samorządowych w Budzyniu i Wyszynach, Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu. W dniu 17 kwietnia 2023 roku radni pod przewodnictwem przewodniczącego przyjęli sprawozdania z działalności oraz analizy planu finansowego za 2022 rok oraz działalności bieżącej następujących placówek.
Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu oraz Bibliotek, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu. Przyjęli informację o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Przyjęli sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok. Omawiali, opiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organy prowadzące jest gmina Budzyń, opiniując powyższy projekt jednogłośnie pozytywnie. W dniu 19 czerwca 2023 radni pod przewodnictwem przewodniczącego rozpatrzyli i zaopiniowali wnioski o przyznanie nagród dla wyróżnień dla zawodników lub trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. Omawiali, opiniowali projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków innego zespołu interdyscyplinarnego. Do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, opiniując powyższy projekt jednogłośnie pozytywnie. Dnia 24 i 29 listopada 2023 roku odbyły się posiedzenia łączone wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Prawnego pana Józefa Kasperczaka. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji omówiono projekt budżetu gminy Budzyń na 2024 rok w zakresie dochodów, wydatków budżetowych, w zakresie kultury i sztuki, bibliotek i sportu, w zakresie utrzymywania szkół i przedszkoli oraz centrum usług wspólnych. Omówiono wieloletnią prognozę finansową gminy Budzyń na lata 2024-2027 i kwotę długu publicznego. Omówiono projekt planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Budzyniu. Na drugim wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji kontynuowano omówienie projektu budżetu gminy Budzyń na 2024 w zakresie opieki społecznej, pozostałych wydatków, w tym zakres administracji rządowej i samorządowej, ochotniczych straży pożarnych, zakresy funduszu sołeckiego oraz wydatków inwestycyjnych. Wydano pozytywne opinie przez poszczególne komisje rady oraz wydano ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy Budzyń na 2024 rok przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu. Powyższe opinie zostały przedstawione na sesji uchwalającej budżet gminy Budzyń na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę również przewodniczącego Komisji Statutu Ustawowo Samorządowej Prawa Porządku Publicznego o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutu Samorządowej Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu za 2023 rok. Komisja Statutowo Samorządowa Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu 8 kadencji została wybrana na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 roku. W następującym składzie: Andrzej Czerwonek, przewodniczący, Halina Moczko, zastępca przewodniczącego, Mariusz Ajster, Sławomir Winek, Izabela Jęczyk, członkowie. Od tej chwili wyboru komisja działała w niezmienionym składzie. W okresie sprawozdawczym komisja statutowo samorządowa działała Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu, była przy protokołowanych posiedzeniach, na których frekwencja wynosiła 100%. Na poszczególnych posiedzeniach komisja zajmowała się następującymi tematami. W dniu 21 czerwca 2023 roku pod przewodnictwem przewodniczącego komisja omawiali temat wyboru ławnika z terenu gminy Budzyń do sądu rejonowego i ustalenia pozycji składu osobowego zespołu do wydawania opinii o zgłoszonych kandydatach dla ławników. Radni jednogłośnie zaproponowali i zaakceptowali skład powyższego zespołu. W osobach członków komisji, komisja przewodniczących zespołu zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie jako projekt uchwały na najbliższą sesję. W dniach 24-29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie łączone wszystkich komisji rady miejskiej w Budzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Józefa Kasperczaka. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu komisji omawiano projekt budżetu gminy
na 2024 rok w zakresie dochodów, wydatków budżetowych w zakresie kultury, sztuki, biblioteki, sportu. W zakresie utrzymania szkół czy konserwatorów szkół. Omawiano wieloletnią prognozę finansową gminy Budzyń na lata 2024-2027 i czasem długu publicznego. Omawiano projekt planu finansowego Gminnego Zakładu Ciągów i Kanalizacji Kultury. Na drugim wspólnym posiedzeniu komisji kontynuowano omawianie projektu budżetu gminy Budzyń na 2024 rok w zakresie opieki społecznej, pozostałych wydatków w tym zakresie administracji rządowej i samorządowej, ochotniczych straży pożarnych, zakresu funduszu strzeleckiego oraz wydatków inwestycyjnych. Wydano pozytywną opinię przez poszczególne komisje Rady Miejskiej oraz wydano ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2024 rok przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Budżet. Powyższe opinie zostały przedstawione na sesji uchwalającej budżet gminy. Dziękuję bardzo. I tym sposobem zakończyły się sprawozdania z naszych komisji. Punkt 12. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu za 2023 rok oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w pieczy zastępczej oraz realizacji Gminnego Programu Współpracy Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. To sprawozdanie było omawiane bardzo szeroko na komisji oświatowej. Państwo radni, Mariusz, powiedz tam dwa słowa odnośnie. W poniedziałek odbyła się komisja, na której żeśmy szczegółowo mówili. Pani Bieronin była na komisji, szczegółowo nam omówiła, także rada jednogłośnie przychyliła się do. Dobrze. Czy są może pytania do pani Magdaleny? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 13 punkt. Złożenie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Budzyniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2023 rok. Ten temat też był bardzo szeroko omawiany. Czy są może pytania do pani pełnomocnik? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pytania już były na komisji. Punkt 14. Informacja burmistrza miasta i gminy Budzyń dotycząca roszczeń o opłaty planistyczne na skutek uchwalenia miejscowego planu zatrudnienia przestrzennego na lata 2023. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w 2023 roku do gminy nie wpłynął żaden wniosek od właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie naszej gminy w sprawie żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub też wykupienie nieruchomości lub jej części w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Także w ubiegłym roku nie wpłynął żaden wniosek w sprawie szkodowania, jeżeli chodzi o obniżenie wartości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania. Natomiast w ubiegłym roku wydaliśmy 4 decyzje w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej na łączną kwotę 7390 zł i ta kwota wpłynęła do budżetu gminy. Było to związane z obrotem działkami w dwóch planach przestrzennego zagospodarowania uchwalonych w roku 20 i 22, jeżeli chodzi o rejon ulicy Nogrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu i także jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego Wyszyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten temat też był szeroko omawiany na komisji gospodarczej, także dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy do punktu 15. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Budzyń za rok 2023. Pani sekretarz? Czy pan burmistrz? Bardzo proszę. To też informacja, która się co roku składa, jeżeli chodzi o poziom osiągniętych średnich płac, jeżeli chodzi o poszczególne kategorie zaszeregowania, czyli nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany. No i tutaj powiem tak, że jesteśmy w tych średnich na plusie w każdej kategorii zaszeregowania, także gmina nie musiała w ubiegłym roku wypłacać dodatku tak zwanego wyrównawczego, jeżeli chodzi o średnie pensje nauczycieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Punkt 16.
przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu na 2024 rok. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu na rok 2024. Punkt pierwszy. W okresie do 1 czerwca 2024 analiza dokumentów zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2023. Punkt drugi. Do 30 czerwca 2024 przedstawienie Radzie Miejskiej opinii dotyczącej wykonania budżetu i wniosków w sprawie udzielania bądź nieudzielania absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Budzeń za rok 2023. Punkt trzeci. W okresie do 30 września 2024 kontrola wydatków na inwestycje pod nazwą przebudowa, modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzeniu, budowa remizy OSP Prosna. Punkt czwarty. W okresie do 30 listopada 2024 zapoznanie się z projektem budżetu miasta i gminy Budzeń na rok 2025. Punkt piąty. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Miejską w Budzeniu. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji i został jednogłośnie uznany za. Czyli które to są pytania? Może nie widzę, czy tam też uchwały. Uchwała nr 50 przez 534/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu na 2024 rok uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu na 2024 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzeniu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzeń na 2024 rok. Pan Burmistrz, bardzo proszę. To jest coroczny program, który Rada Gminy jest obowiązana przyjąć, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie bezdomności i też zapobiegania bezdomności. Ten program podlega konsultacjom, uzyskał pozytywne opinie powiatowego inspektora weterynaryjnego i kół łowieckich, które funkcjonują i działają na terenie naszej gminy. I no, będzie realizowany, praktycznie już jest realizowany od 1 stycznia, bo to upływ czasu powoduje, że on musi być non-stop realizowany. Chciałbym zwrócić jedną uwagę, jedną rzecz, że niestety koszty na rok do roku idą teraz w taki sposób do góry. Ceny usług i wszystkiego rodzaju usług weterynaryjnych i też i schroniska dla zwierząt bezdomnych, wszystko to rośnie w zastraszającym tempie i te koszty mam też w związku z tym drastycznie rosną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Czytam też uchwały. Uchwała nr 50/535/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzeń w 2024 roku uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzeń na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w Województwie Kopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Dziwokrucz, Ostrówki. Może bardzo bym prosił pana burmistrza, bo tych cykl teraz będzie tych łukał. Proszę w skrócie powiedzieć, tak, bo to bez sensu. Te dwie sprawy, one się nie łączą, to są dwie odrębne tematy, czyli służebność przesyłu na naszej drodze, jeżeli chodzi o położenie kabla przy okazji inwestycji związanych z budową fotowoltaiki.
I druga uchwała dotyczy wyrażenia zgody też na ułożenie kawałka rurociągu w naszej drodze do Piotrowicy Ostrówki bez związania to jest wygodą panem fotowoltaicznym. Dziękuję. To sprawa też była omawiana na komisji, także czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 536/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu uchwala się co następuje. Paragraf 1, podpunkt 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 położonej w obrębie dziwoku stanowiącej własność gminy Budzyn uregulowanej w księdze wieczystej na rzecz spółki pod nazwą PVE 126 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bydgoszczy i jej każdoczesnym następców prawnych. Dwa, przebieg służebności, o której mowa w ustępie pierwszym, określa załącznik graficzny do uchwały. Paragraf 2. Szczegółowe warunki korzystania przez spółkę pod nazwą PVE 126, spółka z ograniczoną siedzibą w Bydgoszczy, z części nieruchomości obciążonej, zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu, którego integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się burmistrzowi miasta gminy Budzyń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 15. Punkt 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przesyłu we miejscowości Ostrówki. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 537/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu uchwala się co następuje. Paragraf 1, podpunkt 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 206 położonej w obrębie Ostrówki stanowiącej własność gminy Budzyń uregulowanej w księdze wieczystej na rzecz spółki pod nazwą Relax Wind Park 3, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie i jej każdoczesnym następcą prawnym. 2. Przebieg służebności, o której mowa w ustępie 1, określa załącznik graficzny do uchwały. Paragraf 2. Szczegółowe warunki korzystania przez spółkę pod nazwą Relax Wind Park 3 siedzibą w Warszawie z części nieruchomości obciążonej zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu, którego integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt 20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, może te wszystkie uchwały tutaj o zbyciu, żeby przedstawić. Ja może panie przewodniczący, ponieważ wszystkie te kwestie były omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nie będę ich omawiał, bo to jest 8 odrębnych uchwał. One dotyczą wyrażenia zgody na nabycie przez gminę pewnych nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości, czy też na zamianę. Wszystkie te sprawy były omawiane szczegółowo na komisji. Nie chciałbym się tutaj powtarzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak tutaj pan burmistrz wspomina, te sprawy były omawiane, były szczególnie sprawy tak zwanego wykupu części gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową. To na mecie właściwie zostało to załatwione, wybudowane, że mieszkańcy mogą sobie rowerem ładnie dojechać. I to zostało zaopiniowane, nie? Przez członków komisji. Dziękuję bardzo.
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Postowicach. Czy pan treść uchwały? Uchwała nr 50/538/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 220 o powierzchni 0 3309 h położonej w obrębie Postolice stanowiącej własność gminy Budzyń. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 30/330/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podstolicy stanowiącej własność gminy Budzyń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt 21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Wyszyny. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50/539/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14/3/2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości uchwala się, co następuje. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy Budzyń niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych w miejscowości Wyszyny numer działki 277/3 o powierzchni 0,0074 h. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Punkt 22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Budzy. Działka numer 1294/1 i 1295/1. Czytam uchwały. Uchwała nr 50/542/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14/3/2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy Budzyń niżej wymienionej nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Budzyniu jedna działka 1294/1 o powierzchni 0,1581 h i druga działka też w Budzyniu 1295/1 o powierzchni 0,0639 h. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości miejscowości Budzyń. Działka nr 1297/1. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50/541/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14/3/2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy Budzyń niżej wymienione nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych w miejscowości Budzyń numer działki 1297/1 o powierzchni 0,1097 h. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 rady. Dziękuję bardzo. Punkt 24. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Budzyń.
działka numer 1287 przez 3, 1290 przez 1 i 1310 przez 3. Czytam treść uchwały. Uchwała numer 50 przez 542 przez 2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy Budzyń niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Pierwsza działka 1287 przez 3 o powierzchni 0,0761 ha. Druga działka 1290 przez 1 o powierzchni 0,1665 ha. Trzecia działka 1310 przez 3 o powierzchni 1043 ha. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała podjęcia przez nim podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest czasu radnej? Punkt 25. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Sokołowie Budzyńskim. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 543 2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Budzyń. Działka pierwsza 218 o powierzchni 0,0728 ha. Druga działka 219 o powierzchni 0,0148 ha. I trzecia działka 220 o powierzchni 0,0911 ha. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Miasto radne. Punkt 26. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejscowości Budzyń. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 544 2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości wymienionych stanowiących mienie komunalne gminy Budzyń. Pierwsza działka w Budzyniu 1336 przez 1 o powierzchni 0,0548, druga działka 1334 przez 11 o powierzchni 0,613 ha i trzecia działka 1334 przez 12 o powierzchni 0,0312 ha. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 27. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 545 2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 41 przez 434 2023 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wprowadza się następującą zmianę. Pierwsze, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanej obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 1334 przez 5 o powierzchni 0
1842 położono w obrębie Budzeń, stanowiącą własność gminy Budzeń na nieruchomości niezabudowane, obejmujące działki o numerze ewidencyjnym 46/7, o powierzchni 0,0406 ha, 46,9 o powierzchni 0,1052 ha i 48/1 o powierzchni 0,0119 ha położony w obrębie Popielno, a stanowiący osób fizycznych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt 28. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prosta 77. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50/546/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14.03.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prosta 77 uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prosta 77. Paragraf 2. Granice planu obejmują obszar części działki oznaczonych numerami ewidencyjnymi 187, 212/1, 213/1 i 367 w obrębie Prosta w rejonie posesji Prosta 77, który przedstawiono na druku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeżeli można dodać do tej uchwały jedno zdanie, bo to tak, że my przystępujemy. Myśmy przystępowali na wniosek tego właściciela tej nieruchomości. On się dusi w swoim gospodarstwie, w związku z tym wystąpił, że chce poszerzyć swoją działalność gospodarczą. I to tak to no, było. To było na komisji szeroko rozmawiane. Ale wiem, że część tutaj jest i tylko słucha, tak. No dobrze. Także, dziękuję. Taka informacja. Punkt 29. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. Pani Magda, dwa słowa? Bardzo proszę. Roczna zmiana ustawy o pomocy społecznej wprowadziła nową formę usług opiekuńczych. I to są właśnie usługi sąsiedzkie. Aby móc w gminie realizować tę formę pomocy, konieczne jest właśnie podjęcie tej uchwały. Przygotowany przez nas przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt określa warunki przyznawania tych usług, odpłatność za nie, tryb pobierania oraz zwolnienie z takiej odpłatności. Usługi sąsiedzkie są kolejną formą pomocy dla seniorów oraz osób niesamodzielnych. Mają polegać na najprostszej pomocy tym osobom, pomocy polegającej na wsparciu w robieniu zakupów, w przejściu na spacer, w przygotowaniu kanapki. Świadczyć je mają z założenia osoby zamieszkujące najbliżej, czyli sąsiedzi, dlatego taka nazwa usługi sąsiedzkie. Osoby chcące skorzystać z takiej formy pomocy mają wskazać nam osobę, która te usługi będzie świadczyła, czyli ma być to osoba znana, zaufana, jakby przez nich zaproponowana. Przyznającym organem te usługi będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast realizatorem będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej. My będziemy przeprowadzać wywiad, wydawać decyzje, a Dzienny Dom Pomocy będzie zawierał umowę z osobą sprawującą te usługi. Zaproponowaliśmy, żeby usługi dla osób w wieku powyżej 80 lat były, te osoby były zwolnione z odpłatności. Tak samo jest w usługach opiekuńczych, czyli na naszym terenie osoby powyżej 80 lat są zwolnione z odpłatności. Z odpłatności za te usługi będą też zwolnione osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Natomiast reszta osób, w uchwale są zaproponowane tabele, w ramach których ta odpłatność będzie naliczana, procentowy jakby odpłatność. Zakłada się, że koszt tych usług będzie to najniższa umowa, za godzinę umowy zlecenia. Czyli jeżeli ta odpłatność się zmieni, to również zmieni się odpłatność za te usługi. I to w skrócie było takie najważniejsze założenia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania może do pani kierownik? Nie widzę. Czytam coś w uchwałę. Uchwała nr 50/547/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wnioskodawcy radni. Dziękuję bardzo. Punkt 30. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzyń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Pan burmistrz, dwa słowa, proszę bardzo. Proszę Państwa, Rada Gminy jest zobowiązana co dwa lata, tak powiem, uaktualnić ekwiwalent dla strażaków ochotników. Sejm w ubiegłym roku znowelizował ustawę właśnie w tej kwestii i także dał taką możliwość, żeby oprócz rekompensaty za udział w akcjach ratowniczych czy w szkoleniach strażaków, także gmina miała możliwość dofinansowania szkolenia dla kandydatów na strażaków. I taka też wysokość 20 zł się pojawia za każdą godzinę szkolenia. Do tej pory takiej możliwości nie było. No, część młodych ludzi, czy też uczniów, studentów, czy też osób, no, jakby powiedzieć, dopiero rozpoczynających działalność swoją zawodową, no nie ma tych środków, żeby dojechać i też płacić za pewne szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej, więc tutaj będzie pewnego rodzaju rekompensata dla tych właśnie, którzy się zdecydują strażakami zostać w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta sprawa też była omawiana na ten projekt. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 50/548/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzyń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzyń, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej w wysokości 41 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. Paragraf 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzyń, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 31 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Paragraf 3. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Budzeń,
o którym mowa w artykule 5 ustęp 2 podpunkt 1 po ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Budzeń. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 31 przez 343/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Budzeń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleniu lub liczeniu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę przegłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 31. Przedstawienie projektu uchwały w zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkasenta. To może ja, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Ta sprawa też była szczegółowo omawiana na komisji. Zmiana uchwały wynika z konieczności dopracowania zasad umieszczania tej opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży w innym miejscu niż wyznaczone nasze targowisko, które jest naszym gruntem. Tamta opłata jest w formie inkaso przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizowana. Natomiast mamy nowe sytuacje, które się zdarzyły na terenie naszej gminy w postaci na przykład handlu obwoźnego. Nie mieliśmy tego uregulowania, dlatego drugi raz od 2022 roku musimy zmienić tą uchwałę. W tej sytuacji będzie to wpłata na rachunek bankowy gminy Budzeń dokonywana. Pozostało uregulowane po stanie bez zmian. Dziękuję. To też było na dobra, czytam treść uchwały. Uchwała nr 50 przez 549/2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14.03.2024 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwałę nr 39 przez 321/2029 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 3 ustęp 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: termin płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 6a. 2. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasenta z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 6a. 2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzeniu. 3. Po paragrafie 6 dodaje się paragraf 6a w brzmieniu: w przypadku dokonywania sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone targowisko, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 2, opłatę targową należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym planowanej sprzedaży poprzez wpłatę na rachunek bankowy gminy Budzeń. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 15 radnych. Dziękuję. Punkt 32. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
oraz niedochodzenie należności mający charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekroczy 100 zł przypadających gminie budżet lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego. Pan burmistrz, bardzo proszę. Proszę Państwa, nasza poprzednia uchwała straciła moc prawną 31 grudnia 2003 roku. 18 grudnia Komisja Europejska wydała odpowiednie rozporządzenie, które reguluje tę kwestię, jeżeli chodzi o poziom pomocy de minimis w sektorze rolnym. I dlatego proponujemy, żeby tę uchwałę na podobnych zasadach przedłużyć do 31 grudnia 2027 roku. Projekt uchwały został uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ to dotyczy zasad konkurencji, ale także pomocy w sektorze rolnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania? Dziękuję. Czy tam coś uchwały? Uchwała nr 50 przez 552 2024 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 14 trzeciego 2024 zmieniające uchwały w sprawie szczegółowych zasad trybu i sposobu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozpadania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mające charakter cywilnoprawny, których umowa z odsetkami nie przekroczy 100 zł przypadających gminy Budzeń oraz jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładowym, budżetowym, samorządowym, instytucjom kultury oraz wskazanie organu do niego do tego uprawnionego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwałę nr 32 przez 262017 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz na niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekroczy 100 zł przypadających gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładom budżetowym, samorządom, instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego, wprowadza się następujące zmiany. Pierwszy, dotyczący paragraf 9, otrzymuje nowe brzmienie. Uchwała w zakresie udzielenia pomocy de minimis obowiązujący do czasu pozostania w mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 18 przez 199 2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 października 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekroczy 100 zł. Przypadający gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury oraz wskazanie organu tego uprawnionego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? To się wstrzymanie. Widzę. Dziękuję bardzo. 15 radnych za. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Tak? To już tyle? Radnie. To szybko. Punkt 33. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok. Bardzo proszę, panie.
Od ostatniej sesji budżet był zmieniany zarządzeniem burmistrza miasta i gminy Budzyń numer 16/2024 z 14 lutego 2024 roku. Proponujemy wprowadzić następujące zmiany do uchwały budżetowej. Otrzymaliśmy od wojewody wielkopolskiego zawiadomienie o planie dotacji celowych na 2024 rok. Zwiększony został plan dotacji o następujące kwoty. 2545 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej i 9387 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Oprócz tego otrzymaliśmy od wojewody wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej na 2024 rok w wysokości 30 674,72 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego Posiłek w Szkole i w Domu. Otrzymaliśmy też dodatkowe środki w wysokości 14 372 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymamy też dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20 400 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. W związku z tym, że to jest uzależnione od dochodu, dokonujemy zmiany klasyfikacji budżetowej tego zadania. Otrzymaliśmy od ministra finansów informację o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, zwiększając jej kwotę o 1 462 620 1 462 620 zł. Zwiększone środki przeznaczone są na zadania z zakresu oświaty, są to środki na podwyżki dla nauczycieli. Zwiększono wartość niewykorzystanych środków z roku 2023. Tu są, ta część jest rozliczeniem środków z 2023, w związku z tym, że niektóre ustawy nie pozwalają nam po prostu zostawić tych środków i musimy je rozliczyć. I tak, z 2023 roku zostały niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. To jest kwota 3331,62 zł i przeznacza to się na realizację wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To przeznaczamy na zwiększoną dotację na oczyszczalnie, na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zwiększamy wartość niewykorzystanych środków z tytułu pomocy, z funduszu pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, bo te środki nie musiały być też do końca roku wykorzystane, i zwiększamy to o kwotę 5402 zł i 35 groszy, to też jest na zadania oświatowe. Zwiększamy wartość niewykorzystanych środków z roku 2023 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 59 426,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I zwiększamy wartość niewykorzystanych środków z 2023 roku z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 81 006,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii. Oprócz tego dokonujemy zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego z działu 756, rozdział 756, paragraf 049 na dział 600, rozdział 616, paragraf 062 w związku z uzyskaną
po prostu informacją, że należy tak te dochody klasyfikować. Oprócz tego gmina Budzyń otrzymała od ministra finansów informację o kwocie części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok w wysokości 555 870 zł i środki te z naszymi dochodami przeznaczamy na realizację zadań majątkowych. W związku z realizacją dodatkowych zadań własnych zwiększa się przychody budżetu o kwotę 594 840 zł z tytułu wolnych środków, o kwotę 1323 875 75 groszy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz dochody własne o kwotę 353 tysiące zł i zwiększamy te dochody własne z następujących tytułów. Wpływy ze sprzedaży 100 tysięcy zł, wpływy z tytułu darowizn pieniężnych 180 tysięcy zł, wpływy z pozostałych odsetek 18 tysięcy zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 55 tysięcy zł i proponujemy to przeznaczyć na realizację następujących zadań. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie ciepła, są to wydatki bieżące, zwiększamy o 30 tysięcy zł wydatki na zakup węgla i opału. Transport i łączność, drogi publiczne gminne, wydatki bieżące 80 tysięcy zł. Transport i łączność, drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 700 tysięcy zł i przeznaczamy to na przebudowę drogi gminnej na działce numer 244 w miejscowości Wyszynki etap pierwszy 250 tysięcy zł i przebudowę drogi gminnej numer 201507 w miejscowości Wyszynki etap drugi 450 tysięcy zł. Transport i łączność drogi wewnętrzne, wydatki majątkowe 760 tysięcy zł, w tym przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa Dziewokrót 700 tysięcy zł. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące 95 tysięcy zł i gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki majątkowe 80 tysięcy zł. W tym gospodarce gruntami nieruchomościami wydatki bieżące to jest wydatki na z tytułu odszkodowań, bo my płacimy w dwóch rodzajach możemy kupować nieruchomości. Jednej z tytułu wypłaty odszkodowań za zajęcie, za przejęcie gruntów na drogi, a z drugiej tytułu możemy kupić to w formie aktu notarialnego i dlatego tu są te dwie kwoty. Oraz rewitalizacja budynku przy ulicy Rynkowej 13/15 w Budzyniu 30 tysięcy zł i wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy 50 tysięcy zł. Administracja publiczna wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1924 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące 35 tysięcy zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, wydatki majątkowe 26 tysięcy zł. Są to dotacje dla OSP na zakup sprzętu. Oświata i wychowanie szkoły podstawowe, wydatki bieżące 30 tysięcy zł. Oświata i wychowanie przedszkola, wydatki majątkowe 35 tysięcy zł. Jest to dodatkowa kwota na urządzenie placu w przedszkolu, altany w przedszkolu, bo po prostu w wyniku informacji po prostu ta kwota jest za mała. Część środków jest z funduszu sołeckiego, a część musimy dołożyć ze swoich. Ochrona zdrowia, pozostała działalność, wydatki bieżące 2 tysiące zł. Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej 107 tysięcy 900 zł. Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej 4676 zł. Rodzina, jest to kwota na zwrot świadczeń, w związku z tym, że po prostu mogą zdarzyć się zwroty świadczeń i przyjmujemy to po stronie dochodów i po stronie wydatków taką samą kwotę. Jest to kwota 73 tysiące zł.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zakłady gospodarki komunalnej, wydatki majątkowe, jest to kwota 530 tysięcy złotych na udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na realizację dwóch zadań majątkowych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 tysięcy złotych w związku z koniecznością opracowania programu. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność 94 685 zł i 76 groszy. Kultura fizyczna, obiekty sportowe, wydatki majątkowe 70 tysięcy. W tym przebudowa istniejącego kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 i jego uzupełnienie o budowę kortu tenisowego w związku z ogłoszeniem programu przez Ministerstwo Sportu. Kultura fizyczna, pozostała działalność, wydatki bieżące 43 400 zł. Kultura fizyczna, pozostała działalność, wydatki majątkowe 21 000 zł. Doposażenie placu zabaw na osiedlu wierzbowym w Budzyniu o elementy siłowni terenowej. Oprócz tego dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Nie widzę, czy tam treść uchwały. Uchwała numer 551-2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 48 przez 508-2023 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę dochodu budżetu na 2024 rok w wysokości 79 478 790 zł 63 grosze. Z tego dochody bieżące 55 291 424 zł 32 grosze. Dwa, dochody majątkowe 24 187 366 zł 31 groszy. Dochody budżetu stanowią załącznik numer 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 928 463 zł i 97 groszy. Z tego wydatki bieżące 45 122 799 zł 7 groszy. Wydatki majątkowe 39 805 664 zł i 90 groszy. Wydatki budżetu stanowią załącznik numer 2. Deficyt budżetu w kwocie 5 449 673 zł 34 grosze zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w artykule 217 ust. 2 podpunkt 8, wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 podpunkt 6 oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 957 883 zł i 34 grosze. Rozchodów budżetu w kwocie 508 210 zł. Dochody i rozchody budżetu stanowią załącznik numer 1. Z budżetu udziela się dla zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje w kwocie 1 130 000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
Pierwsze, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Budzyniu na działkach o numerach geodezyjnych 577, 589, 604, 589, pierwszy etap w wysokości 200 tysięcy. Dwa, przebudowa SUW w Budzyniu w wysokości 400 tysięcy hydroformy. Przekąpownia łup płucznych z dostojnikami płuczyn na terenie Budzyń w wysokości 370 tysięcy i sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnych na ulicy Orlik w wysokości 160 tysięcy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kopolskiego. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 15 radnych. Punkt 34. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2024-2027. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień dzisiejszy dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Budzyń. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 494 738,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 394 738,72 zł, a dochody majątkowe o 100 tysięcy złotych. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 562 622,06 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 2 326 290,44 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 236 331,62 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi minus 5 449 673,34 zł. Przychody ogółem zwiększono o kwotę 2 067 883,34 zł i po zmianach wynoszą 5 957 883,34 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Jak już Pan Przewodniczący czytał, przychody zwiększone zostały z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. Oprócz tego dokonujemy zmian w wykazie przedsięwzięć. Zwiększamy łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych w zadaniu przebudowa dróg w miejscowości Budzyń. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletniej przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPS. Ktoś miał jakieś pytania? Proszę bardzo. Czy są może pytania? Nie widzę, czy Pan ktoś uchwały. Uchwała nr 50/552/2024 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 14.03.2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2024-2027 uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 1848/507/2023 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma zdjęciu. Dziękuję bardzo. 35. Wolne wnioski i informacje. Czy to jest pani strona? Nie widzę. Ale o co chodzi? Chodzi o sprawę sesji? Nie, to taka jest niedotycząca sesja. Ale wniosek formalny, czy co? Czy ja chciałbym, jeśli mogę, powtórzę, Filip Krasopolski, też może tak pan tutaj to nazwał, wniosek formalny, chciałbym też, żeby zająć się sprawą, też ten temat poruszyłem u mnie też na Facebooku. Dostałem też różne zgłoszenia, jeśli chodzi o autobus, który jedzie w Wielkucza w czasie szkolnym, też te dzieci, które z osiedla Piaski i ulic, które tam są przyległe, muszą płacić bilet w wysokości 80 zł miesięcznie. Ta petycja już jest skierowana, już jest na stronie gminy, więc nie wiem, czy to ten temat został ruszony, jeśli nie. Panie Sotysiu, ale taki do nas nie wpłynął do Rady. Jeżeli coś przypłynie wniosek do Rady, to my się tym zajmiemy. Jest komisja spraw skarg, wniosków, petycji. Bardzo proszę złożyć na piśmie i będziemy dyskutować. Sesja jest po to, żeby załatwić swoje sprawy sesyjne. Jeżeli ma się problem, panie sołtysie, to przecież jest pan burmistrz. No ale ten temat się rozbija tak trochę. Ja o tym nic nie słyszałem. Jeżeli jest taka potrzeba, proszę złożyć wniosek. Proszę, takiego nie unosi się tutaj, bo przecież to nie o to chodzi, żebyśmy się kłócili. To przecież jest to na stronie gminy, to pan jako przewodniczący to powinien wiedzieć o takim temacie. Ale ja nie dostałem nic na piśmie. No ale jest to na stronie gminy oficjalnie, więc... Proszę tutaj nie dyskutować, tylko mówię, tak jest. To jest jedna sprawa i druga sprawa. No. Jest też problem, jeśli chodzi o dyżury przedszkolu, czyli gmina w Budzyniu jest dyżur w sierpniu, w Wyszynach jest dyżur w lipcu, więc też jest problem z dojazdami. Wiem, że był temat poruszony właśnie, że po prostu rodzice chcieli, żeby ten autobus kursował, czy z Wyszyn, z Budzynia i tak samo w drugą stronę i też gdzieś się to obijało o ścianę, więc no, panowie jesteście tutaj, czy panie jesteście od rozwiązania takich problemów, a nie teraz wyrażenia tutaj mojej opinii i to jest opinia mieszkańców, więc bardzo proszę tutaj o wysłuchanie, ja to mówię grzecznie i więc proszę tutaj wysłuchać mojej opinii. Tak tutaj myślę, że pan burmistrz tutaj powinien zabrać głos w tej sprawie, bo mieszkańcy bardzo pytają o te tematy, bo to są tematy bardzo ważne i ludzkie i dlatego też bardzo proszę, żeby takimi tematami też się zajmować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drogi kolego kochany, odbywały się zebrania miejskie, były te tematy poruszane też, nie? Jesteś kolego sołtysem. Na co dzień współpracuję z panem burmistrzem. Przecież takie sprawy można załatwić. Do rady miejskiej, to mówię z całym sercem, z całą otwartością, nie wpłynęło żadne pismo. To jak my możemy się odnieść do sprawy? No to panie, jeszcze powiem tak, no. Budyń nie ma możliwości zebrań miejskich, więc no, należałoby się tym tematem zająć. To jest moja prośba, więc też nie odpychajmy się tutaj, jak się mówi, jeśli chodzi o kwestie prawne, tylko być może warto się tym tematem zainteresować, bo przez ten długi czas nic się nie zajął. To też miłosiernie tutaj się pan burmistrz kiedyś zachował, bo z tego co wiem, bilet wynosił 90 zł, teraz wynosi 80, no jest znacząca różnica, można powiedzieć. Jeśli ktoś ma trójkę, czwórkę dzieci, no to ten wydatek jest znaczący, więc ustawa mówi jasno, oczywiście powyżej 3 km, tu jest 2 km, ale ten autobus i tak jedzie, więc myślę, że ten problem można by było rozwiązać. To jest tylko taka moja opinia i też prośba rodziców, no bo to jest chyba ważne, tak? To są też wyborcy i to oni są naszymi pracodawcami i o to bardzo proszę, żeby takimi tematami się zająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze, bo bardzo proszę, ale na temat sesji. Mówię poważnie, bo sesja jest po to, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy. Jest problem, to bardzo proszę, jest komisja skarg, wniosków, petycji, jest pan burmistrz. Tu jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale jest sesja po to, żeby załatwić nasze wspólne sprawy. Bardzo proszę, dwa słowa. Dwa słowa. Jak najbardziej to jest nasza wspólna sprawa, ponieważ no, tutaj jest szanowny pan burmistrz, szanowna rada, też kandydaci na stanowisko, ważne wybory. Tylko celem takiego apelu o konsolidację. Proszę was też o tą debatę, żeby ona była
kulturalna, żebyśmy się przestali kłócić i zaczęli się wspierać, bo jak będziemy się szarpać, to zostaniemy w tym czarnym miejscu, w którym jesteśmy, do której nas duża polityka wepchnęła. A jak zaczniemy się wspierać i są rozmawiać, to mamy szansę z tego miejsca wyjść, bo nas rozdrapują z lewej i z prawej strony, to nie tylko ta wojna, ale inne już to stuleci, ale to się sprowadza do naszej małej społeczności. Jeżeli my się będziemy patrzeć w jednym kierunku, to nie jesteśmy do ruszenia. Jeżeli będziemy się spierać, to im z lewej i z prawej będą nas rozdrapywać, tak jak to się robi, że prawo się dzisiaj pisze na biurkach za granicą. Nasi dziadkowie przelewali krew o to, żebyśmy sami o sobie stanowili, a dzisiaj nie możemy uchować świnki tak, jak nam się podoba, tylko ktoś nam to narzuca. Tak być nie może, dlatego że jesteśmy podzieleni o światopogląd, o sprawy jakieś personalne, osobiste. To trzeba odłożyć na bok. Jako przedstawiciele władz czy urzędnicy musimy dążyć do konsolidacji, do godzenia mieszkańców i do pójścia naprzód. Żadna kropla polskiej krwi nie może zostać przelana. Polityka duża zmusza nas i wciąga w taką sytuację. Bądźmy razem, to przetrwamy. Dziękuję bardzo. Proszę pana. I ja pozwolę sobie dwa zdania co do sesji, żeby panu odpowiedzieć. Jak pan zauważył, 15 radnych, 15 za. W ostatnim roku 45 milionów wydanych na inwestycje gminne. Wszystkie jednomyślnie. Ja nie uważam, że jesteśmy w czarnej dziurze. Więc tak jak tutaj jesteśmy, wydaje mi się, że idziemy w jednym kierunku. I tak jak pan przewodniczący powiedział, co do rozlewania krwi, to porozmawiajmy, ale myślę, że w innym miejscu, a nie dzisiaj, jak jest kamera, zebrało się dużo kandydatów i będziemy mówili teraz o potrzebach wyborców. Tyle ja mam do powiedzenia. Tarcza, jeszcze nie skończyłem. Tarcza wyborcza jest, są 7 kwietnia wybory. Tarcza wyborcza rozstrzygnie. Wszystko, jest koniec kadencji, nie będziemy tutaj kurde kombinować tam tak czy siak. Dlatego uważam, że temat dzisiejszej sesji się wyczerpał. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Zamykam sesję, 50. sesję Rady Miejskiej w Budzeniu.